Też tak czasem masz, że kupujesz sobie przepiękny notes i masz takie wyobrażenie, takie marzenie, że będziesz sobie w nim pisać same mądre rzeczy, notować same najlepsze pomysły, same tłuste rapsy do bardzo grubiutkich bitów. I tak sobie siadasz, tak zaczynasz ten notes, albo w ogóle nawet nie zaczynasz, jak się na niego patrzysz i zaczynasz się robić to trochę głupio, bo chcesz, żeby był ładniejszy, ale w sumie nie wiesz, co zrobić, żeby był ładniejszy, nie wiesz, czy te pomysły są na ten notes dość dobre. I trochę nie wiesz, jak go zacząć i w sumie tego nawet nie zaczynasz. Bo ja na przykład wiem. Trochę. Lubimy sobie fantazjować, że jak się za coś zabrać, to już tak na maksa, od początku do końca i w całości. Żeby było idealnie, żeby było po prostu wspaniale. No wiecie, dedykowane popołudnia w kalendarzu, cały ten blichtr. Sądziłem, że na przykład tak będzie z ukulele. Jest część mnie, która dobrze wie, że jak się ustawi na coś stałą godzinę i będzie się na tę rzecz miało jakieś tak zwane święte miejsce, i będzie się po tę rzecz sięgało z tego świętego miejsca o tej świętej godzinie, to w teorii wszystko powinno być dobrze. Tylko że, słuchajcie, papier wszystko przyjmie i po dłuższym czasie zorientowałem się, że wszystkie te plany są strasznie fajne, ale w przypadku mojego charakteru i stricte tego, jak ja funkcjonuję, nic nie przebije ukulele po prostu leżącego na kanapie. Dobrze jest mieć przynajmniej tak dobre ukulele, żeby się nie rozstrajało, ale oprócz tego rób z nim co tylko chcesz. Dokładnie w ten sam sposób odratowałem plumkanie na kalimbie. No i zresztą podobnie jest z treningami, lepiej jeden w domu niż zero na siłowni. Bo widzisz, największymi sprzymierzeńcami codzienności są dobre narzędzia, na których można polegać, to po pierwsze, nie lubiłbym rozstrajającego się ukulele, nie lubiłbym paskudnego notesu, nie lubiłbym rozstrajającej się kalimby, albo nie lubiłbym sztangi, która ma jakieś dziwne ciężary i trochę nie wiem, ile tak naprawdę dodaje na gryf. Ale po drugie, ważniejsze, najlepszym sprzymierzeńcem codzienności jest, moi drodzy, po prostu na maksa znać siebie i swoje preferencje. Nie być idealnym. Nie wszystko robić zgodnie z jakimś tam wyobrażonym, życzeniowym planem. Nie. Robić wszystko na maksa z tym, co jest najbardziej zgodne z naszym naturalnym pomysłem i predyspozycjami na to, jak coś robić. A powód jest prosty. Nic nie przebije konsekwencji. Wszystko, co w życiu jest ważne, jest efektem konsekwencji. A nie da się być konsekwentnym, jeśli nie robi się rzeczy w zgodzie ze sobą. Znaczy, można być konsekwentnym, ale się to przypłaca strasznymi kosztami psychologicznymi. A jak się robi rzeczy w zgodzie ze sobą, łagodnie, w akceptacji, po swojemu, konsekwencja przychodzi o wiele łatwiej, a to na niej buduje się fundamenty w sumie czegokolwiek. Dam wam przykład. Nagrywam ten film dla Logitecha i mam ich tu reklamować myszkę, a także, że klawiaturę. I jest część mnie, która strasznie by im chciała nagrać takie, wiecie, super wypaśne review video, jakie oglądam na super wybajerzonym, nawet chciałem powiedzieć zachodnim YouTubie, ale polskim YouTubie też, mamy cudnych twórców. Tylko że to nie ja. Klawiatura i myszka to moje narzędzia pracy od przeszło 10 lat. Żyję z pisania, żyłem z pisania, a ponieważ chcę być scenarzystą, klik, klik, jeszcze bardziej będę żył z pisania. No i znowu, no, jest część mnie, która strasznie by chciała mieć, wiecie, sexy biurko i siedzieć przy nim wyprostowane, nie jak krewetka i nie mieć bajzlu. Dlatego mam taką kminę. Pomóż sobie pomóc sobie. Serio. Nieważne jakie masz marzenie, albo pracę, albo coś do zrobienia, spraw sobie, zadbaj o dobre narzędzie, sprawdzone narzędzie, narzędzie, które cię nie zawiedzie, ale potem wszystko obuduj pod siebie. W 100% postaw na konsekwencje płynącą z tego, że nawet trudne rzeczy robią się łatwe, jeśli robisz je po swojemu, zgodnie z predyspozycjami, zgodnie z tym, jak intuicyjnie czujesz, że wolałabyś lub wolałbyś coś robić. Jak się tak naprawdę człowiek wsłucha w to, na przykład dlaczego prokrastynuje, dlaczego się frustruje, dlaczego się nie chce, prawie na pewno wyczuje, usłyszy gdzieś tam w głębi siebie what's the real problem? Gdzie tak naprawdę rodzi się moja prokrastynacja, frustracja lub zdenerwowanie? Jak człowiek się w to wsłucha, nagle może się okazać, że ma gotowe rozwiązanie. Na przykład lubię robić to, ale no niestety nie w tych warunkach, nie w tym miejscu, nie na takim rozkładzie czasowym, jaki jest mi narzucony. Co mogę z tym zrobić?
Nam... Jedna kluczowa rada z tego filmu, zadbaj o warunki, które ci sprzyjają. Zobaczysz, jak łatwo będzie dbać o to, by robić coś dziś, jutro, za tydzień, za miesiąc. No dobra, to chwilę o tym Logitechu. Ta klawiatura i myszka są ładne, są wytrzymałe, są bezprzewodowe, a bateria trzyma bardzo długo. Klawiatura w ogóle rozświetla się, gdy przysuwam do niej dłonie, a słuchajcie, magnetyczna rolka w myszce zawija nawet 1000 wierszy na sekundę, aż mi szkoda, że nie umiem czytać. A, z taką prędkością. Bardzo by mi to ułatwiło pracę. Swoją drogą, i tę klawiaturę, i tę myszkę mogę sparować nawet z trzema urządzeniami naraz i między nimi przeskakiwać, jako że używam dwóch komputerów, korzystam z tego każdego dnia. W sumie mógłbym też podpiąć tablet. Mam taką myśl na koniec, że odkąd zaczęliśmy pracować w domu, to czy chcąc, czy nie chcąc, przez tę podłą sytuację, która nas wepchnęła w domy, wydaje mi się, że dużo z nas zaczęło się orientować, że ma pewne predyspozycje, że ma pewne preferencje, że traktowanie siebie z łagodnością i zastanowieniem się, jak wolałbym pracować, potrafi przynieść nie tylko większą produktywność w robocie, choć to też jest spoko, ale większy dobrostan emocjonalny, a to jest już super spoko. Myślę sobie, że skupienie się na takich rzeczach jak ergonomia, jak to, czy nam się dobrze pracuje, łagodnie pracuje, wygodnie pracuje, że zaczęliśmy po prostu o tym myśleć, że zaczęliśmy zwracać mocniej uwagi na warunki, które nam sprzyjają lub nie sprzyjają. I mam takie małe marzenie, bo nadchodzi jakiś kolejny rozdział tych wszystkich wielkich zmian zawodowych i część z was wróci do biur, a część z was być może nadal zostanie w domu, a część z was zostanie w domu, ale na innych zasadach. I mam takie małe marzenie, żebyśmy wracając do starego świata, albo jeszcze bardziej idąc w nowy, nie tylko wzięli ze sobą narzędzia, które nam pomagają, ale też właśnie tę łagodność. Żeby w trakcie tego kolejnego rozdziału, który zmierzamy, po prostu było ci tak, jak najbardziej ci pasuje.